Wprowadzenie katolicyzmu na ziemi polskiej zaczyna się z przyjęcia chrześcijaństwa przez polskiego władcę Mieszka I po ślubie z czeską księżniczką Dubrawką. Od tego momentu chrześcijaństwo stało się oficjalną religią na ziemiach polskich. Kolejnym ważnym krokiem do chrześcijanizacji było ustąpienie na tron syna Mieszka I Bolesława i założenie archibiskupstw na terenach kraju. Otworzyło to przed Polską nowe możliwości, uczyniło ją znacznym uczestnikiem stosunków międzynarodowych, pozwoliło na rozwój kultury, nauki i handlu.